To był kolejny udany rajd. W niedzielę 11 lipca w Zebrzydowicach odbył się 9. rajd synchroniczny pojazdów zabytkowych. W programie nie zabrakło podwójnej próby synchronicznej oraz konkursu elegancji. O tym samochodzie jakby pan coś więcej nam mógł powiedzieć? Cadillac Fleetwood, 53 rok, stan oryginalny. Czemu akurat wybrał pan ten samochód w takim razie, jak w garażu tak dużo stoi? No bo jeszcze go nigdzie nie było. Przywieziony w tamtym roku z Kalifornii i ma okazję wyjechać. Czyli premierowo dzisiaj? W Zebrzydowicach tak. A gdzie pan jeździ, bo pan mówi w Zebrzydowicach, to gdzie jeszcze pana możemy spotkać ze swoimi samochodami? W okolicy, na zlotach. Co takiego fajnego jest w tych samochodach? Czemu akurat taka pasja, proszę nam powiedzieć? No nie wiem, zakochałem się już tak 15 lat i idzie to do dziś. I co, zadowolony pan z tych wszystkich swoich perełek? I teraz pan poluje na jakąś nową? Jakby się trafiła. Ładnie wygląda. Dopieszczony. Dopieszczony, bo tak go było trzeba zrobić, ale jak go kupowałem, to był po prostu ruina, tak mówiąc po naszemu. To ile tutaj trzeba było włożyć pieniędzy, żeby wyglądał tak, jak wygląda? O pieniądzach się nie mówi, bo to jest nie, to od rana do wieczora jestem już... A czasu? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Rok czasu go robiłem sam, bo wszystko robiłem sam przy samochodach. Także jest taki, jaki jest teraz. Wygląd ma, oko cieszy i mnie, i innych ludzi, także no, najbardziej chyba mnie, bo to cieszy, jak jest po prostu z niczego, jak się coś zrobi. Jak jest dużo złom taki, czy coś takiego, a później kluczyk się włoży, przekręci, jedzie się i jeszcze jest uciecha i inni się cieszą. To jest cała ta pasja, cały urok tego wszystkiego. No i jeszcze jak jest okazja, żeby teraz się tutaj zaprezentować, żeby pokazać, żeby brać udział właśnie w takich wydarzeniach jak dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy, że przydarzyło się w starszych latach, że człowiek w młodych latach nie miał czasu, dzieci, rodzina, wszystko, a teraz pasja taka, jeden ma gołębie, jeden to, jeden tamto, a mnie jakoś przeszło na samochody. No właśnie, pan ma samochody, bo to nie tylko ten samochód, pan ma więcej tych samochodów. No tak, jeszcze jest niespotykana wersja, jeden taki jest w Polsce, Panhard Dyna X87, akurat nie jest na YouTubie wyświetlany. Później są dwa moje samochody w Muzeum Szczecin z cieszyńską rejestracją, co daje... To też reklama. Reklama dla naszego tu miejscowości, dla naszego powiatu, jak to się mówi, no i to jeszcze bardziej cieszy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.